jak powiedziane, mamy... Trwa rewitalizacja Parku Sikorskiego. Prace idą zgodnie z planem. Mam nadzieję, że już niedługo będziemy mogli się cieszyć z tych wszystkich atrakcji, które tutaj będą. Cieszę się, że to akurat w mojej kadencji udaje się dokonać tak wielkiego przedsięwzięcia, na które mieszkańcy czekali praktycznie 30 lat. Co ciekawe, w tym parku nie niszczymy środowiska, dbamy o nie, nie zostanie wycięte ani jedne drzewo. Co więcej, wiele będzie nowych nasadzeń, które mam nadzieję będą cieszyć mieszkańców Morągowa, więc myślę, że to będzie wzorcowa inwestycja, jeżeli chodzi o ochronę środowiska w naszym mieście. To jest powierzchnia 51 tysięcy metrów kwadratowych, to jest 5,1 hektara, to jest bardzo duża powierzchnia, na której zlokalizowanych będzie bardzo dużo ciekawych punktów do rekreacji, do wypoczynku. Pojawią się w parku ciągi komunikacyjne utwardzane, place sensoryczne 3, będą schody terenowe, punkt widokowy, parkour park, urządzenia do ćwiczeń dla osób starszych i niepełnosprawnych, Active Senior, no huśtawki, oczywiście tabliczki z oznakowaniami, pergole z siedziskiem Zdroje Wody Pitnej będą, o co jest ciekawe, z poidełkami, parkingi rowerowe, ławki i tak dalej, potem fotościanki, cały bardzo wiele elementów, które spowodują, że ten park niejako będzie żył. Także jak się wejdzie do tego parku, to co kiedyś wspominałem wcześniej, nie będzie chciało się wychodzić i będzie to jedyne takie miejsce w Morągowie, gdzie faktycznie będzie można przyjść z całą rodziną. Każdy będzie w zależności od wieku, czy to małe dziecko, czy starsze, czy też osoby starsze, średnim wieku. W każdym wieku każdy znajdzie coś dla siebie.